Szukając lektury na jesienne wieczory, sięgamy po książkę rzeczniczka Aleksandry Żuberek-Śmierzyńskiej. To powieść z gatunku political fiction, której akcja rozgrywa się w Urzędzie Miasta, w opolskim Urzędzie Miasta, ale nie tylko w samym ratuszu, bo kiedy wczytamy się, no to znajdziemy także opisy innych zakątków stolicy województwa. I dzisiaj właśnie o tej powieści rozmawiamy z jej autorką. Aleksandra Żuberek-Śmierzyńska jest dzisiaj moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Olu, zresztą czytając to, co jest opisane na książce, no możemy dowiedzieć się, że pracujesz już sporo lat w ratuszu. Ile to jest dokładnie? 14. No i to też widać, kiedy przeczytamy książkę. To znaczy są tutaj dokładne opisy Urzędu Miasta. Piszesz o przestronnych pomieszczeniach, o tych, które są, mają wysokie sufity. Druga część ratusza jest z kolei trochę inaczej skonstruowana. Natomiast ile Oli Śmierzyńskiej jest w bohaterce tytułowej w rzeczniczce? Oj, w bohaterce to chciałabym, aby jak było na jak najmniej. Oczywiście nie da się tego czasami rozerwać, ale nie, bohaterka jest wymyślona i tak się starałam ją stworzyć. Ma zupełnie inne doświadczenia niż ja i to, co dzieje się w powieści, no mnie się również nie przytrafiło i nie przytrafia. Także starałam się ją skonstruować na nowo, ale tak, jedyne, co nas może łączyć, to właśnie to, że obie faktycznie pracujemy w ratuszu, tak? Tylko że ja już to robię właśnie od wielu lat, a moja bohaterka, jakby poznajemy jej los od momentu, kiedy ona właśnie tutaj wchodzi jako nowa osoba i musi się w tym urzędniczym świecie odnaleźć, szczególnie, że nigdy nie miała z nim do czynienia, także poznaję te wszystkie sytuacje na nowo i dziwi się trochę tutaj. Właśnie chciałam zapytać o to, dlatego też, że sama kiedy zapewne przyszłaś do ratusza, no to też zetknęłaś się z innym środowiskiem i opisujesz tutaj właśnie główną bohaterkę, Elizę, która przychodzi i tak no musi się zapoznać z urzędnikami, z tą całą machiną urzędniczą. Czy właśnie te doświadczenia trochę są pokrewne z tymi twoimi, kiedy pierwszy raz tutaj przyszłaś? Ja myślę, że chyba każdemu, kto tutaj przychodzi po raz pierwszy, może doświadczyć podobnych rzeczy co bohaterka. I każdy jakoś musi sobie z tym wszystkim poradzić na własny sposób. Ona też miała jakieś tam sposoby na to. I też chciałabym jakby przestrzec, że ta wizja ratusza, która jest tutaj, to też jest fikcją tak naprawdę. Więc ja opisując to wszystko, próbowałam to miejsce, czyli ratusz i urząd, stworzyć pod tą bohaterkę, czyli pod jej losy. Czyli jeżeli ona musi się z czymś zmagać, no to musiałam stworzyć jej pewne warunki tutaj, tak? Czyli musiała mieć jakichś wrogów, musiała mieć kogoś, z kim musiała gdzieś walczyć, tak? Na słowa bądź inaczej. Więc chciałabym, żeby też sami urzędnicy nie brali tego do siebie, jeżeli zobaczą, że na przykład jakieś osoby bądź jakiś nawet wydział jest tutaj pokazany w czarnych kolorach, no to nie jest tak w rzeczywistości, tak? Tylko ja po prostu musiałam gdzieś umieścić pewne sytuacje i pewnych bohaterów. Ale czy jednak nie docierały do ciebie jakieś głosy z urzędu, że o, ktoś tam coś przeczytał, że czy to oni nas opisują, czy ona nas opisuje? To znaczy tak, no każdy był ciekaw, także każdy pewnie jak czyta, to docieka tego i szuka pewnie albo siebie, albo jakichś osób, które tutaj zna. Natomiast też właśnie tak jak ciągle powtarzam, wszystkich bohaterów, których tworzyłam, starałam się robić co najmniej w kontrze do realnych postaci. Także starałam się, że jeżeli jakaś osoba jest, załóżmy, nie wiem, blondynką i nosi okulary, no to w rzeczywistości jest to na przykład mężczyzna, który ma wąsa i już mówię tak bardzo dobitnie, tak, jeśli chodzi o wygląd, ale też o cechy charakteru. Także no, lepiej, żeby się tam nie doszukiwać, a cieszyć się z tych postaci, które poznaje się na nowo. A dlaczego akurat Urząd Miasta? Dlaczego wybrałaś takie miejsce, w którym no, rozgrywa się akcja? Bo jest mi najbliższe, jest ciekawe do opisywania, a też nigdy nie spotkałam się jeszcze z żadną książką, w której akcja działaby się właśnie w urzędzie.
Także stwierdziłam, że to jest ciekawy motyw do tego, żeby akurat zawrzeć tam akcję. A kto powinien po nią sięgnąć? Czy to jest powieść głównie skierowana dla Opolan, którzy mogą odkryć Urząd Miasta i nasze miasto na nowo? Czy to bardziej dla osób spoza Opola, które no, mogą właśnie w taki sposób poznać, zaciekawić się naszym miastem? Głównie książka była pisana z myślą o tych osobach, które nie znają Opola. I tutaj oczami bohaterki i jakby jej losami chciałam też pokazać miejsca w Opolu, które warto zobaczyć, a o których większość ludzi nie mieszkających w Opolu nie wie nawet, że one istnieją. I już mam sygnały takie, że faktycznie ludzie dopytują, czy tutaj takie miejsce się znajduje. Więc to jedna rzecz, a druga no to ta cała historia Opola, tak? Która jakby, o którą właśnie w tej powieści chodzi, no to też chciałabym właśnie, żeby ją na nowo opisać. Ciekawostką zapewne jest to, jak powstawała książka. To znaczy, po pierwsze, chciałabym, żebyśmy porozmawiały, żebyś opowiedziała o tym, ile to trwało czasu, bo to nie było tak, że napisałaś powieść i od razu dałaś ją do druku. Natomiast też od tej właśnie takiej strony technicznej, jak budowałaś bohaterów. Mm-hmm. No całą powieść pisałam bardzo długo, bo nikt nade mną nie stał z siekierą i nie mówił, że już jest koniec, deadline i trzeba kończyć. Więc to jest chyba trudniejsze niż takie pisanie właśnie na czas. Także ja kradłam sobie jakieś tam minuty, godziny z życia i po prostu siadałam i sobie pisałam sama dla siebie. A później ta książka w momencie, kiedy już zmierzała ku końcowi, jakby już widziałam cały efekt, już wiedziałam, że już widzę koniec i że to jest całość, no to w tym momencie już wiedziałam, że trzeba troszkę przyspieszyć i że może coś z tego będzie, tak? Że to może będzie faktycznie książka, którą ktoś będzie chciał przeczytać. A jeśli chodzi o budowanie postaci, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że no i trzeba sobie je wyobrazić, aczkolwiek ja tak naprawdę nie widzę też twarzy tych bohaterów, ale widzę mniej więcej jej postać i bardziej widzę jej cechy charakteru. I ja to sobie zawsze rozpisywałam wszystko w moim zeszyciku, który mam i tam po prostu wiedziałam, musiałam sobie powymyślać mniej więcej, co ta postać lubi, co lubi jeść, jakie ma przekonania religijne, polityczne, nie wiem, jakie ma doświadczenia, co jej się wydarzyło w życiu. Tego wszystkiego w powieści nie ma tak naprawdę, ale ja musiałam sobie stworzyć tą postać tak, żeby ona była w miarę realna. Także to mniej więcej tak wygląda. Napisałaś powieść i najpierw trafiła ona do szuflady, a potem do internetu? Tak. To wyglądało w ten sposób, że ta książka trafiła do szafy, do szuflady komputerowej, aczkolwiek miała kilka moich najbliższych czytelniczek wiernych, które jakby przez te wszystkie etapy ze mną przechodziły. I dopiero teraz, na początku tego roku, kiedy pojawiła się pandemia i wszystkich nas zamknięto, to sobie pomyślałam, że tutaj jest coś, co można dać właśnie moim koleżankom i kolegom do czytania z urzędu, którzy teraz siedzą w domach i może będą chcieli tą historię poznać. No i utworzyłam stronę internetową, na której zaczęłam publikować to w odcinkach. No i potem szybko, bardzo szybko był odzew, musisz to wydać. I tak jakoś nagle, jak stwierdziłam, że okej, doszłam do takiego momentu gdzieś też wewnątrz siebie, że ta powieść już jest na tyle daleko ode mnie, już się z nią tak rozstałam mentalnie, że jestem w stanie po prostu ją puścić dalej i już się z nią tak nie utożsamiać i w tym momencie to już jest ten takie, nie wiem, taki moment, że jesteśmy w stanie po prostu oddać to i cieszyć się tym, że ktoś inny czyta i słuchać tak zwanego feedbacku, tak? Czyli opinii z zewnątrz. To jest twój debiut pisarski? Taki debiut wydawniczy, tak. Bo ja pisałam powieści jeszcze w szkole podstawowej i w liceum, także to długo trwało, dużo było pisania, także gdzieś tam sobie ten warsztacik swój taki drobny gdzieś cały czas budowałam. I jak zaczęłam pracować, to jeszcze na studiach, to jakby to wszystko zamarło, tak? No bo były inne priorytety. Czyli możemy powiedzieć, że tak dojrzewałaś do tej decyzji, tak, żeby napisać książkę i ją wydać. Ale no to dzięki temu, że właśnie obrałaś taką drogę, że najpierw najbliżsi czytali, potem był internet, tak. No to chyba łagodniejsze było to wychodzenie z strefy komfortu, że pokazujesz książkę ludziom,
no i oni ją oceniają. Tak, tak. To jest, jak wiadomo, pewnie wszyscy wiedzą, obojętnie jakie dzieło, nie mówiąc już o książce, takie wyjście ze strefy komfortu jest chyba jednym z najtrudniejszych momentów. Ale w momencie, kiedy jakby poczułam takie wsparcie właśnie zewnątrz, osób, które w to wszystko wierzyły i we mnie wierzyły, no to ja też musiałam jakoś uwierzyć i stwierdziłam, że no trzeba spróbować swoich sił, a skoro czuję, że to cały czas robię i sprawia mi to przyjemność, no to będę to po prostu robić. Szczególnie, że zaraz jak skończyłam tą powieść, to już miałam w głowie inny pomysł zupełnie i on się gdzieś tam we mnie wykluwał. I 2 lata temu właśnie napisałam gdzieś tam pierwszy rozdział kolejnej powieści i potem to zawiesiłam właśnie przez te ostatnie 2 lata. I teraz znowu wróciłam, ale już z takim przytupem, jak sobie sama do siebie mówię tak. To trzymałam w takim razie kciuki za sukces też kolejnej powieści, żebyś miała lekkie pióro i żeby ona szybko powstała do końca. Natomiast wracając jeszcze do Rzeczniczki, wydałaś ją z pomocą tak naprawdę osób z otoczenia, tak? Ponieważ utworzyłaś konto na Zrzutce i udało się zebrać potrzebną kwotę. Spodziewałaś się, że tak szybko to pójdzie i że rzeczywiście będzie tak duży odzew? Nie, w ogóle się nie spodziewałam. Tak naprawdę ja w ogóle nigdy w takie zrzutki i crowdfunding nie wierzyłam. Także ani sama się nigdy nie zrzucałam, ani jakby w ogóle uznawałam, że to w ogóle nie działa. I też coś spowodowało w tym momencie tej kumulacji tych wszystkich zdarzeń, które się wokół tej książki zadziały, że nagle stwierdziłam, że okej, spróbuję. I faktycznie potoczyło się to bardzo szybko. I nagle okazało się, że jest tak dużo przyjaciół, znajomych i nawet nieznajomych osób, i to nie tylko tutaj z Opola, ale z całej Polski, które chciały po prostu wziąć udział w tej zrzutce i jakby wesprzeć mnie. To było niesamowite uczucie, powiem szczerze, do teraz mam je w sobie, noszę i jestem wdzięczna bardzo za tą pomoc. I stwierdziłam, że skoro jest tyle osób, które w to wierzą, no to moje marzenie na pewno się spełni i się spełniło. Także to jest przykład właśnie na to, jak spełniać swoje marzenia. A o czym będzie ta kolejna powieść, o której wspomniałaś? Do końca nie mogę powiedzieć, bo to jest jakby, no to jeszcze to wszystko się gdzieś tam wykluwa. Natomiast na pewno to nie jest powieść współczesna, bo będzie się działa w 1945 roku. I dotyczy też ściśle Opola i historii, bo mnie bardzo fascynuje. Także no, to już jest taka no, troszkę poważniejsza literatura, tak mam takie wrażenie, ale bardzo mnie cieszy i nie mogę się doczekać, kiedy ją skończę. Miałaś mieć spotkanie z czytelnikami, z mieszkańcami. No niestety ono się nie odbyło z uwagi na pandemię. Natomiast czy jest w planach być może jakieś spotkanie online? To miało się odbyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tak, tak. Byliśmy cały czas w kontakcie z biblioteką, bo tak naprawdę jak wyobrażałam sobie kiedyś, że wydam powieść, to na pewno pierwsze spotkanie autorskie będzie w naszej Miejskiej Bibliotece. I to dla mnie był taki pewnik. Ja tak w to wierzyłam i tak miało być. No ale wiadomo, sytuacja jaka jest, każdy widzi, więc uznaliśmy, że na razie nie będziemy stwarzać jakiegoś zagrożenia dla ludzi. A z drugiej strony te obostrzenia też spowodowały, że no nie wyobrażam sobie spotkania autorskiego bez czytelników tak naprawdę. Stwierdziłam, że poczekamy do lepszych czasów, tak, do momentu, kiedy faktycznie będę mogła usiąść i twarzą w twarz porozmawiać z osobami, które to czytały i będą chciały się podzielić swoimi odczuciami, emocjami dotyczącymi tej powieści. Także czekam po prostu na ten moment. Nie wiem, kiedy się wydarzy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. I my również wyczekujemy tego momentu, kiedy będziemy mogli wrócić już do tych normalnych czasów i spotkać się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę, a moim i Państwa gościem była dzisiaj Aleksandra Żuberek-Śmierzyńska, autorka powieści Rzeczniczka oraz pracownik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Dziękuję.